tradycyjnie w liturgii do świętej Jemu, poza nią, śpiewając kolędy. Chciałbym tylko parę słów powiedzieć o pewnych wydarzeniach, które związane są z tym koncertem. Oprócz naszych tradycyjnych polskich kolęd, które będziemy śpiewali w różnych opracowaniach, mniej więcej w środku koncertu pojawi się kolęda ukraińska z Jezusem. Tą kolędę chcemy w sposób szczególny nagrać w uprzejmości tutaj pana Zbigniewa, pani. I ta kolęda będzie przesłana do wszystkich księży z naszej diecezji, którzy pracują na Ukrainie i w Rosji. Thank you.
bolała jej aż okrypła. Bolało ją bardzo. I chociaż bujała połyskę, jak odtąd czynią wszystkie matki, nie udawało jej się uśpić dziecka. Nagle z kąta, z pomiędzy czarnym belek pod dachem szopy, usłyszała śpiew. W górze siedział szary, niepozorny ptaszek, który po kryjomu słuchał wszystkich pięknych pieśni śpiewanych przez Matkę Bożą, kołyszącą dzieci do